Trudno jest mi opowiadać o historii fotografii ludziom, którzy na pewno wiedzą co najmniej tyle, co ja, pewnie więcej. Ale może czymś uda mi się jednak Was zaskoczyć. Bo chcę udowodnić, że fotografia to nie jest ludzki wynalazek. Na przykład. Zaskoczyłem? Trochę? Generalnie uważam, że 99% ludzkich wynalazków to tak naprawdę stworzyła natura. Człowiek po prostu gdzieś tam odpatrzył, udało mu się skopiować pewne rzeczy. Łącznie z silnikiem odrzutowym na przykład. Niewiele ma to wspólnego z fotografią, ale jest to ciekawostką, bo istnieje po prostu, że coś takiego jak silnik odrzutowy, pewne gatunki stworzeń pływających kumulują wodę i podciśnie ją wstrzykują. I to jest właśnie silnik odrzutowy. Fotografia to też nie jest ludzki wynalazek i mam taki bardzo prosty dowód na to. To jest właśnie dowód na to, że fotografia istnieje w naturze od zawsze. Jeżeli przyjąć dosłownie znaczenie słowa fotografia, czyli malowanie światłem, no to nie ma cienia wątpliwości. Jestem przekonany, nie lubiłem takiego eksperymentu, ale polecam, jeżeli ktoś ma sad, przykleić jakiś negatyw do zielonego jabłuszka, które stanie się później czerwone i założę się, że uzyskamy piękny, pozytywowy obraz bez żadnej chemii, bez żadnych odczynników i bez żadnych ludzkich, poza negatywem, wynalazków. Jest podejrzewam wiele takich innych sytuacji, gdzie działanie światła jest w jakiś sposób rejestrowane, nie tylko to jabłko, a to wystarczy się rozejrzeć gdzieś w okolicy. Wiecie co to jest? Ktoś wie? Co to jest? Blacha. Dobra, blacha. Gładzona blacha cynkowa, ale blacha pokryta asfaltem. To jest pierwsze na świecie zdjęcie, jakie zostało wykonane. Na początku XIX wieku, 1820 któryś rok chyba, nazwisko pana, które zawsze trudno jest mi wymówić, z francuskiego pisze się NIPCE, czyli NIPS, chyba, tak? Ktoś zna francuski? Człowiek po wielu latach różnych badań, eksperymentów właśnie osiągnął taki efekt. To jest bardzo ciekawe, bo to zdjęcie istnieje, to zdjęcie jest. Gdzieś na jakimś uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych jest przechowywane. Odbitki tego zdjęcia wyglądają w ten sposób teraz. Nie wyglądają troszeczkę lepiej niż ten oryginał. Ciekawostką jest materiał, bo to jest blacha pokryta masą bazaltową, asfaltem po prostu. Naświetlanie było wielogodzinne, żaden człowiek nie wytrzymał takiej ekspozycji, tak mniej. Bez żadnej obróbki chemicznej, bez żadnego wywoływania został utrwalony taki obraz. W tej chwili ta blacha wygląda tak, jak pokazałem przed chwilą, ale odbitki z tego są właśnie przechowywany i wyglądał mniej więcej w ten sposób. To był pan Nips. Pan wyglądał sobie wyglądał pan tak. To był pan Nips. I to jest człowiek, który w zasadzie można powiedzieć, że stworzył fotografię. Właściwie nie tyle stworzył fotografię, ile zaczął proces powstawania fotografii. Ponieważ trudno jest powiedzieć o tym, że jeden człowiek wynalazł fotografię. Znaczy nie tyle wynalazł, ile jakby doprowadził do takiego stanu, który znamy w tej chwili. Czy obraz pozytywowy, odbitki, negatyw i tak dalej. To była dosyć długa droga, która prowadziła przez pana, którego już na pewno nazwisko znacie, bo pan Daguerre, prawda? Daguerreotypia. Wiele postaci historycznych
możemy oglądać właśnie dzięki daguerreotypii. Właśnie Chopin, który przed chwilą się gdzieś tam pojawił, to jest też fotografia zrobiona przez daguerreotypię. To bardzo ciekawa technika, która w tej chwili jest stosowana coraz częściej. Jest bardzo trudna technika. Mówiło się kiedyś, że człowiek, który operował tą techniką, żył bardzo krótko. Jego kariera fotograficzna trwała maksymalnie kilkanaście lat. Dlatego, że obrazy były wywoływane w oparach rtęci i po prostu żaden organizm wtedy nie wytrzymywał. W tej chwili to się odbywa oczywiście w profesjonalnych laboratoriach, gdzie ta rtęć już nie ma kontaktu z człowiekiem i może to potrwać. Człowiek, który w tym pracuje, może funkcjonować dłużej. Ciekawe też będzie, myślę, to jest pierwsza fotografia człowieka. Trudno go pokazać, ale jest. Człowiek jest tutaj. Jest to przypadkowo sfotografowana osoba. Zdjęcie jest zrobione właśnie przez pana Daguerre'a. To jest jedna z pierwszych jego odbitek. Pierwszych fotografii. Jest to Ucybut. Człowiek, który gdzieś tam komuś czyścił akurat właśnie w tym momencie buty. To były zdjęcie zrobione jakąś wczesną porą, że widać, że jeszcze nie ma na placu dużo ludzi. Kolejnym elementem w rozwoju fotografii był papier solny. To jest ciekawa bardzo technika, do której ja w tej chwili zaczynam sięgać. Zrobił to pan Fox Talbot. To jest ciekawa rzecz, dlatego że ta technika powstała dokładnie chyba miesiąc po wynalezieniu daguerreotypii. Jak Daguerre zrobił swoje pierwsze odbitki, równolegle Fox w Anglii zrobił pierwsze odbitki negatywowe. Technika niezwykle prosta, banalnie prosta. Papier przygotowuje się w ten sposób, że papier jest nasączany zwykłą solą kuchenną, byle nie jodowaną. Później jest malowany roztworem azotanu srebra. Można go obrabiać przy świetle żarówki, nie przy świetle ciemnym, ale przy świetle żarówki można swobodnie to przygotowywać sobie. Papier jest naświetlany stykowo przy oświetleniu UV, albo właśnie przy oświetleniu słonecznym. I w zasadzie odbitki, które znamy, wyglądają podobnie, tyle tylko, że w tej technologii solnej obraz jest taki sepiowy, lekko szukany. Bardzo przyjemna technika, bardzo łatwa. Myślę, że długo uda mi się zorganizować jakieś warsztaty, które będą mogły pokazać, jak to dokładnie funkcjonuje. Tu jest kolejny krok i technika aluminowa. Bardzo podobna, też jest chlorek sodu, czyli sól kuchenna, ale zmieszana z białkiem kurzu. I tutaj jest pokazana fabryka już taka bardzo profesjonalna, taka masowa produkcja papieru aluminiowego. I ciekawostka, produkcja papieru aluminiowego zakończyła się w połowie XX wieku. W 1950 roku dopiero zakończono produkcję. Oczywiście nie taką technologią i nie ze śmierdzących jajek, bo tutaj właśnie panie pracowały w niezwykle trudnych warunkach, dlatego że jajka używane do produkcji papieru aluminiowego były zepsute. W związku z tym wyobrażacie sobie, jaki tam fetor musiał być, okna pozamykane i pewno tutaj w tych beczkach na jakimś kolejnym zdjęciu widać, jest masa pustych skorupek, to snud nieprawdopodobny musiał być. Ale odbitki piękne, bo piękne płócienie, pięknie wybarwione zdjęcia na odbitkach aluminiowych można uzyskać. Ciekawą rzeczą może być też takie moje pewne odkrycie, jeżeli chodzi o obserwacje fotografii. Kiedyś przeczytałem takie fajne zdanie, że fotografia jest przezroczysta, bo to mnie to zaskoczyło. I nie chodzi tutaj wcale o to, że
Fotografia może być prezentowana w postaci na przykład diapozytywów, to nie w tym jest rzecz. Rzecz jest w tym, takim świetnym przykładem jest zdjęcie, które jest na wystawie, bo to jest zdjęcie Mici. Fotografia jest przezroczysta, to znaczy, że możemy przez tą fotografię spojrzeć w jakąś inną rzeczywistość, znaleźć się w takiej rzeczywistości, która była sfotografowana. Możemy przenieść się w świat tej sytuacji, która gdzieś tam na zdjęciu się pojawiła. Trochę jest tak, jakbyśmy patrzyli, dlatego właśnie mówię, że to jest świetny przykład, jakbyśmy patrzyli przez okno, ukryci gdzieś za jakąś firankę, możemy obserwować rzeczywistość, do której normalnie nie mamy wstępu, prawda? Bo gdybyśmy weszli w tą sytuację, ta sytuacja natychmiast uległa zmianie. A fotografia właśnie dzięki temu, że jest ta rzeczywistość w jakiś sposób zatrzymana, pozwala nam właśnie wchodzić w tą rzeczywistość i ją sobie obejrzeć. To nie jest moje zdanie, to nie ja wymyśliłem, gdzieś to przeczytałem, ale w pełni się z tym zgadzam. Tylko że zastanawiając się nad tym, doszedłem do wniosku, że nie do końca zawsze tak jest, że ta fotografia nie zawsze jest przezroczysta. Często zdarzają się takie sytuacje, właściwie to zależy po prostu od tego, jak podejdziemy do rzeczy, bo ona raz może być właśnie przezroczysta i sięgamy gdzieś tam w głąb tej rzeczywistości, którą ktoś sfotografował, ale z drugiej strony ona staje się jak lustro w pewnym momencie. I w tej fotografii możemy jakby ujrzeć troszeczkę siebie. Chodzi przede wszystkim o taką fotografię, którą za chwilę chcę pokazać. To będzie mocna taka fotografia. To jest koleżanka, która przeszła zawał, dosyć mocno to przeżyła i stworzyła właśnie taki cykl bardzo emocjonalnej fotografii. Ciekawostką jest to, że w tej chwili w Olsztynie jest jej wystawa w Nowej Galerii na ulicy Wielkowskiej, chyba, tak? Pod patronatem, czy pod egidą w Mejlin. Chyba stworzyli tę taką galerię. I 10 była otwarta wystawa, nie tylko jej, bo to jest taki dosyć duży projekt Polish Woman Photographers. Bardzo ciekawa wystawa, którą warto zobaczyć. To jest przykład właśnie takiej chyba najbardziej emocjonalnej fotografii, jaką na sobie, i bardzo osobistej fotografii, ale właśnie uważam, że to jest przykład fotografii, która staje się lustrem. I w tej fotografii gdzieś tam możemy własne jakieś przeżycia, własne emocje zobaczyć. No nie każdy przeszedł zawał na pewno, więc jest to trochę trudne, ale można sobie wyobrazić pewne jakieś emocje, które gdzieś tam w tych zdjęciach się pojawiają. Jest to pani, która zajmuje się na co dzień rzeczami takimi, które absolutnie nie kojarzą się ze sztuką. Pracuje w banku, w cyferkach, testuje bardzo poważne stanowisko. Tym bardziej jest to zaskakująca fotografia. Tutaj też jest przykład bardzo emocjonalnej fotografii, bardzo osobistej. Bardzo myślę ważną informacją będzie to, że ten człowiek, który robił tę fotografię, pochodzi z zupełnie normalnej rodziny. Nie było tam żadnej przemocy. Bardzo mądry człowiek, stojący mocno na ziemi, bardzo świadomy sytuacji, która jest gdzieś tam obok niego. Ale stworzył rzeczy po prostu jakby trochę nie z tego świata. Myślę, że też są to zdjęcia, w których gdzieś jakieś własne emocje możemy odnaleźć, prawda? Nie jest to fotografia, która przenosi nas, nie jest właśnie taką przezroczystą fotografią, która nas przenosi gdzieś tam jakąś rzeczywistość, a raczej chyba została stworzona po to, żebyśmy się od niej odbili w jakiś sposób i poczuli jakieś własne emocje.
Radek jest aktorem naszego teatru w Jaracza. Jak zobaczycie takiego wariata biegającego na bosaka po mieście, to najprawdopodobniej zimą też biega na bosaka. Teraz przeniesiemy się do takich, nie ma wielu przykładów, bo nie chciałem tutaj jakby przedłużać, więc tych zdjęć dużo nie przynosiłem. Do fotografii takiej, która jest idealnym właśnie przykładem fotografii przezroczystej, czyli takiej, która nas przenosi w jakiś zupełnie inny świat, w zupełnie inną sytuację. To jest moje ukochane zdjęcie. Uważam, że to jest jedno z najlepszych zdjęć, jakie kiedykolwiek było zrobione. Emocje tego chłopaka, ta duma z niech, z tych butelek, które może nieść, prawda, to jest coś niesamowitego. To jest Henry Benson, ojciec takiej zasady decydującego momentu. Na pewno słyszeliście o czymś takim, prawda? O panu w Bensonie też pewnie słyszeliście. Wybrałem dwa zdjęcia w zasadzie. To zdjęcie, które jest no, absolutnie doskonałym przykładem właśnie decydującego momentu. I właśnie takiej przezroczystej fotografii, która w tą sytuację wspaniale nas wprowadza jakoś. Fotografia myślę, że ma wiele jakichś znaczeń, wiele ról pełni w naszym życiu, ale też takie najbardziej decydujące role po prostu potrafi, krótko mówiąc, zmienić świat. I chciałem pokazać przykład dwóch tylko zdjęć, żeby znowu nie rozwijać tematu zbyt mocno. To są zdjęcia, które dosłownie i bezpośrednio wpłynęły na zmianę historii. Znacie to zdjęcie na pewno. To drugie zdjęcie też na pewno znacie. Od tych dwóch zdjęć w Stanach Zjednoczonych powstał ogromny ruch, który doprowadził do zakończenia wojny w Wietnamie. Także fotografia czasami też działa w ten sposób. Myślę, że to jest taki przykład właśnie fotografii, która jednocześnie jest i przezroczysta, i jest lustrem. Bo kiedy widzimy biegnące dziecko z poparzoną, spaloną skórą na plecach, no to myślę, że wchodzimy w to tak, że po prostu dostajemy gęsi skórki i absolutnie te emocje rozumiemy, które tam zostały pokazane. Proszę? Właśnie, że na reportaż i na artystyczną część też. Trochę taki reportaż emocjonalny. Wracający pewien na to fotografię. No myślę, że często było tak, że dobry reportaż to jest sztuka. Tak. To były działania artystyczne też. Nie? Ale to jakby jeszcze wracając do tej przezroczystości i lustrzanych jakichś odbić od fotografii, to ja myślę, że właśnie to jest troszeczkę tak, że to, co jest przezroczyste, to jest fotografia dokumentalna. To jest ta dokumentalna fotografia, która nas wprowadza gdzieś w jakąś sytuację, w taką, w której nie mogliśmy uczestniczyć, a dzięki tej fotografii możemy to zobaczyć. A fotografia lustrzana to jest taka, która właśnie działa na nasze emocje. I jednocześnie właśnie coś takiego, prawda? Możemy zobaczyć jakąś sytuację, która w jakiś sposób na nas zadziała emocjonalnie. Najsłynniejsze pocałunki świata. Znacie to na pewno. Drugie zdjęcie jest... Nie, to. To drugie zdjęcie. To też... To podobno była inscenizacja. To nie był impuls jakiś, to było inscenizowane, ale no, efekt osiągnięty. No i oczywiście te pocałunki. No, ten pocałunek, no to znają wszyscy. W Berlinie jest pięknie namalowany na murze. Nie był to łatwy wybór, ponieważ ja nie jestem kosmicznym fotografem, nie fotografuję kosmosu. Nie mam takich zdjęć jak Micia, że w wieku kilkunastu lat wpadł na pomysł, żeby sfotografować kometę. Dosyć trudno było mi
wybrać te zdjęcia. Doszedłem w końcu do wniosku, że spróbuję tutaj ogół pokazać troszeczkę, jakby nawiązując do takiego szerszego tematu mojej fotografii. Teraz przygotowuję taki projekt, który się nazywa Multiverse. Gdzieś tam tutaj leży. I to troszeczkę nawiązuje, dlatego że ja głęboko wierzę w to, że energia, którą my widzimy, którą mierzymy, której dotykamy, wiadomo, że materia, przynajmniej według Einsteina i wielu jemu podobnie myślących, że materia jest po prostu energią, że nie istnieje coś takiego jak materia, tak naprawdę wszystko jest energią. W związku z tym ja jestem przekonany, że istnieją takie energie, o których my nie mamy zielonego pojęcia. I te energie mogą funkcjonować gdzieś obok nas zupełnie. I to wszystko, co się dzieje w skali makro, czyli rozpadające się światy, to dzieje się w skali mikro. Proszę? No. Wszystko się dzieje też w skali mikro. I rozpadają się galaktyki, powstają nowe gwiazdy z tej materii, która gdzieś tam powstała po wybuchu supernowych i tak dalej. Tak samo się dzieje to obok nas. Jesienią dochodzi do wielkiego wybuchu, rozpada się materia, to jest to pierwsze zdjęcie, właśnie się nazywa Wielki Wybuch. Drugie zdjęcie to jest materia pierwotna, czyli ta materia, która właśnie powstała z tego wielkiego wybuchu, opadłe liście, zespół i tak dalej. No i trzecie zdjęcie to jest narodziny gwiazdy, czyli materia w jakiś sposób się odtwarza ponownie. Zdjęcia są zrobione, pierwsze zdjęcie jest zrobione na pojedynczej ekspozycji. Jest to ten ruch jest uzyskany poprzez długą ekspozycję i ruch zoomem. Bardzo prosty zabieg, łatwo to zrobić, jeżeli ktoś ma jakikolwiek aparat zoomem. Ważna jest tylko dosyć pewna ręka, żeby to nie drgnęło, albo statyw po prostu. Dwa pozostałe zdjęcia są zrobione na multi ekspozycji, czyli ekspozycja wielokrotna na jednej klatce z ruchem wirowym wokół osi obiektywu. Zdjęcia wydrukowane na papierze fotograficznym, drukarka, zdjęcia cyfrowe, ploter bigmentowy. Coś więcej? Całkiem macie się jeszcze jesteś tutaj, możesz właśnie o fotografię, które tutaj wiszą jeszcze po pojawieniu, że jeżeli troszeczkę chciałbyś. Okay. Bo mamy jeszcze już twoich jeszcze Fotografia nie jest tu bardzo mocno reprezentowana. Są w zasadzie trzy zdjęcia, bo chyba nie można do końca powiedzieć o panu Adamie, że to jest fotografia, to jest raczej grafika. Zdjęcie wspomniane w nici, no nie wiem, czy da się o tym coś powiedzieć, po prostu wszystko widać na tym zdjęciu. No, fantastyczny pomysł, super, że chłopak w wieku kilkunastu lat ma takie pomysły. No to są trzeba, tak? Nie, ja mówię o tym małym zdjęciu. Ja mówię o tym małym zdjęciu. Szczurek to jest w ogóle niesamowita historia i bardzo się cieszę, że wreszcie go poznałem osobiście, bo słyszałem legendę o facecie i wreszcie mogę go spotkać. To jest fotografia z drona. Jest to zamarznięte jezioro. Zamarznięte jezioro, lód ma taką właściwość, że jeżeli w trakcie zamarzania dostanie się tam jakieś zanieczyszczenie w postaci jakiegoś iska na przykład, coś co jest ciemne, nie odbija tak bardzo światła, absorbuje światło, zaczyna rozgrzewać ten lód i on się rozpuszcza. I te takie efekty jakby owocu kiwi, to są właśnie takie sytuacje, kiedy lód się rozpuszcza troszeczkę. Z tego co wiem, zdjęcie nie jest ani montowane, ani jakieś specjalnie przerabiane. Fotografia cyfrowa to jest taka fotografia, której nie sposób nie obrabiać. To wymaga zawsze jakiejś obróbki mniejszej, większej, ale wiem, że ono tutaj nie było bardzo przerabiane. Fantastyczny druk, świetny pomysł. Jak miał czapkę, to już wziął z głowy, żeby to zdjęcie.
jednocześnie nie rozbieżone niebo. Tak. A jednocześnie tak. Raz, że rozbieżone niebo, a poza tym zresztą tutaj jest jakby pokazane oddziaływanie tego kosmosu, nie? Bo jest ta ziemska materia. Proszę? Chemia, fizyka, no, energia słoneczna, czyli kosmos oddziałujący na nas, na nasze otoczenie.